Są tacy ludzie, którzy nie wstydzą się swojej głupoty i publicznie ją przedstawiają w komentarzach. Chociaż z drugiej strony, jak tak popatrzę na te profilowe, to czego więcej oczekiwać? 10 największych imperiów w historii 10. Islamski Kalifat Abbasydów Jedna z dwóch największych sunnickich dynastii Imperium Muzułmańskiego rządzona Kalifatem Bagdadu. Przejęła władzę w 750 roku po pokonaniu poprzednio rządzących Umadżadów. Przeżyła rozkwit przez dwa następne stulecia, potem znalazła się w cieniu politycznej dominacji budżidów, a następnie serdżuków. Aż w końcu upadła po zajęciu i zburzeniu Bagdadu przez Mongołów. W 1258 roku wódz mongolski Hulagu Chan zdobył Bagdad i był to faktyczny koniec znaczenia politycznego dynastii, chociaż mamelucy utrzymywali jej potomków jeszcze do 1517 roku. Kalifat zajmował 11 milionów kilometrów kwadratowych... I zamieszkiwało go 50 milionów osób. To jest 20% całej populacji na świecie w 850 roku. 9. Francuskie Imperium Kolonialne. Francja wkroczyła na arenę wielkich imperiów kolonialnych na początku XVII wieku. Od tego czasu zdobywała posiadłości kolonialne w różnych częściach świata, stając się drugim państwem posiadaczem kolonii. W czasie największego jego rozkwitu zajmowała ona powierzchnię 13 milionów km2, a zamieszkiwało je, poza Francją metropolitarną, 110 milionów mieszkańców. Proces dekolonizacji w drugiej połowie XX wieku znacznie uszczuplił francuskie na świecie do zaledwie kilkuset tysięcy kilometrów kwadratowych słabo zaludnionych terenów. Imperium zajmowało, tak jak wcześniej wspomniałem, 13 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkiwało je blisko 113 milionów osób, czyli blisko 5% całej populacji Ziemi w 1938 roku. 8. Islamski kalifat Umajjadów, ród arabski jako dynastia kalifów panująca nad światem islamu w latach 661 do 750, a następnie rządzący Wal Andalus od roku 756 do 1031, upadł po przegranej Zabasydami, o których wspomniałem w punkcie 10. Obejmował 13 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkiwało go 62 miliony ludzi, czyli blisko 30% całej populacji na planecie. 7. Dynastia Qing, ostatnia dynastia cesarska Qing, nazywana też dynastią mandżurską, panująca w Chinach w latach 1644-1912. Członkowie dynastii wywodzili się z mandżurskiego klanu Gioro. Dynastia obejmowała blisko 15 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkiwało ją 381 milionów ludzi, czyli ponad 35% wszystkich ludzi. 6. Federacja Rosyjska, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po ocean spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni oraz szóstym największym w historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje dziewiąte miejsce. Ma powierzchnię 17 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkuje ją 143 miliony osób, co stanowi 2% całej populacji Ziemi w 2011 roku. 5. Hiszpańskie Imperium Kolonialne Istniejące od XV wieku do końca XIX wieku Imperium Kolonialne, skład którego wchodziły należące do Królestwa Hiszpanii terytoria i kolonie w Europie, obu Amerykach, Afryce, Azji oraz Oceanii. U szczytu swej potęgi było jednym z największych państw w dziejach świata i zyskało miano Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Zajmowało 20 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkiwało je 286 milionów ludzi, czyli 13% wszystkich ludzi na świecie. 4. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Historyczne państwo socjalistyczne w Europie Północnej i Wschodniej oraz Azji Północnej i Środkowej ze stolicą w Moskwie. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku na mocy traktatu założycielskiego ZSRR, zawartego przez rządzone wspólnie przez bolszewików, lecz formalnie niepodległe rosyjską FSRR, ukraińską SRR, Białoruską SRR. I za Kaukaską FSRR ZSRR przestało istnieć w wyniku zawarcia porozumienia białowieskiego i deklaracji o rozwiązaniu ZSRR przyjętej w Moskwie przez Radę Republik Najwyższej Rady ZSRR. Związek Radziecki obejmował obszar 22,5 miliona km2 i zamieszkiwało go 286 milionów ludzi, czyli 5,5% wszystkich ludzi na świecie. 3. Imperium Rosyjskie Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii imperium krótko krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa, pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji Carów. Na mapie świata zajmowało aż blisko 24 miliony kilometrów kwadratowych i było zamieszkiwane przez 176 milionów ludzi, co w tamtym okresie stanowiło blisko 10% populacji. 2. Imperium mongolskie. Trzynastowieczne państwo mongolskie w szczytowym momencie swojego rozwoju terytorialnego obejmowało Azję Środkową, Południową Syberię, Północne Chiny, Ruś i Bliski Wschód. Obejmowało aż 33 miliony kilometrów kwadratowych i było zamieszkane przez 110 milionów ludzi, czyli ponad 25% populacji w tamtym czasie. Jeden imperium brytyjskie imperium kolonialne obejmujące domina, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane. Rozwinęło się z kolonii placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem XVIII wieku. U szczytu swojej potęgi było największym imperium w historii świata i przez ponad stulecie było jedynym supermocarstwem miało powierzchnię ponad 33 milionów kilometrów kwadratowych i było zamieszkane przez 458 milionów ludzi, czyli 20% populacji Ziemi w 1938 roku. Na koniec dodam, że Stany Zjednoczone są na miejscu 14, trzecia rzesza na miejscu 20, zaś Pierwsza Rzeczpospolita na miejscu setnym. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!